Tarczuk zasłynęła taką, bym powiedział, bardzo antypolską retoryką i antypolską działalnością, bo to jest twórczyni, której się wydaje, że Polacy powinni, mają za co przepraszać, generalnie bo takie wypowiedzenie było, prawda? Mają za co przepraszać Żydów, w sensie domniemania prawnego, że my mordowaliśmy Żydów, etc., etc. Takie domniemanie prawne, prawda? Każdy z mediów publicznych może to sprawdzić. Ja powagą swojego urzędu się oświadczam, że pani wykazuje się bardzo dużą antypolskością. W związku z tym zasługuje całkowicie na objęcie infamią. Jeżeli ktoś ma coś za albo coś przeciw, bardzo proszę, otwieram debatę w tej sprawie. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? No nie ma. Głosujemy nad infamią dla pani Olgi Tokarczuk. Kto za, zielona kartka, kto przeciw, czerwona. Osiemnaście głosów za, dwie ziemie nie głosowały, 18. Chciałem oświadczyć, że podczas głosowania nad objęciem infamią pani Olgi Tokarczuk 18 ziem głosowało za, nikt nie głosował przeciw, żadna ziemia się nie wstrzymała. Ja powagam swojego urzędu marszałka Sejmu Walnego oświadczam, że pani Olga Tokarczuk została objęta infamią, uznana za infamisa. Z dniem dzisiejszym, drodzy Państwo, odwołać infamię to tylko publiczne przeproszenie i propolska działalność, a nie antypolska działalność pani Olgi Tokarczuk. Drodzy Państwo, następną mam listę, która wpłynęła dzisiaj osób, które powinny